Dzień dobry Państwu. Tradycyjnie, tym razem tradycyjnie się udało w czwartek spotkać. Witam Państwa na dyskusji naratuszowej, którą dzisiaj poświęcimy stresowi egzaminacyjnemu kontra statystyki i statystyki. Taką próbę podejmiemy rozmowy, choć ta kontra nie wiem, czy nam się do końca uda. Zobaczymy. Moimi gośćmi są dzisiaj pani dr Ewa Odachowska-Rogalska. Myślę, że w większości naszych słuchaczy doskonale znana, psycholog transportu, psychotraumatolog. Większej liczby uczelni, instytucji wymieniać nie będę, ale jeśli będzie potrzeba, to jest o czym mówić. Jest z nami również pan Paweł Dunaj, który jest egzaminatorem nadzorującym w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Białymstoku. Bardzo serdecznie Państwa witam i bardzo dziękuję za zgodę na podjęcie tego tematu, który może nie jest bardzo oczywisty, ale pewnie warto o tym rozmawiać, szczególnie w kontekście, kiedy mamy przed sobą wakacje i bardzo wiele osób w różnych sytuacjach życiowych podejmujących decyzje o zdawaniu egzaminu, niekoniecznie po dłuższych kursach, niekoniecznie emocjonalnie przygotowanych, a w ogóle pewnie przez cały rok warto mówić o tych problemach. Przypomnę jeszcze, że organizatorami tych naszych spotkań jest Fundacja Zapobieganie Wypadkom Drogowym, Polski Klaster Edukacyjny, redakcja tygodnika Prawo Drogowe and News oraz portal El-Instruktor. Jesteśmy bezpośrednio na platformie Zoom i na Facebooku, a zapis dyskusji jak zwykle zamieścimy na YouTubie. Większość tych naszych dyskusji jest, jak praktyka pokazuje, częściej odsłuchiwana niż słuchana na bieżąco, bo spotykamy się w dniu roboczym i wiele osób, które poszczególne tematy, bo przecież nie wszystkie, wszystkich interesują, mogą sobie odsłuchać w dowolnym momencie, co polecamy również w wakacje, kiedy nas nie będzie, do poszczególnych audycji wracać będzie można. Natomiast zajmując się już tematem i problemem, który sobie postawiliśmy, proponuję, żebyśmy zaczęli od diagnozy. Pani doktor, czy możemy powiedzieć, czym jest stres? Czy ten, który się wiąże z egzaminem na prawo jazdy, jest jakimś szczególnym rodzajem? Czy czymś się charakteryzuje, co da się określić? Stres to jest takie zjawisko, którym nas się w zasadzie straszy od wczesnego dzieciństwa i w zasadzie chyba każdy z nas codziennie też słyszy z mediów społecznościowych czy z telewizji takie frazy typu stres cię zabija, stres ci szkodzi, uważaj, bo musisz mieć dużo magnezu, żeby radzić sobie ze stresem i tak dalej. W związku z tym, jak mówimy słowo stres, to ono nam się zwykle kojarzy z czymś, co jest bardzo negatywne. I w takim szeroko pojętym kontekście mówimy o tym, albo kojarzony jest stres zwykle z taką reakcją organizmu, która wiąże się ze swego rodzaju pobudzeniem. Natomiast my w psychologii zdrowia dosyć często też podkreślamy, ja bardzo często o tym też mówię studentom, że stres to jest taka specyficzna relacja pomiędzy tym, czego od nas oczekuje świat zewnętrzny, czyli jakie są wyzwania z tego świata zewnętrznego, a tym, co my mamy do zaoferowania, żeby poradzić sobie z tym wyzwaniem. I teraz, jeśli bierzemy pod uwagę tego rodzaju sytuację, no to jeśli ja uważam, że moje zasoby pozwolą na to, żeby poradzić sobie z daną sytuacją, to ten stres będzie niższy. Ale jeden z teoretyków stresu dodał do tego jeszcze jeden komponent, czyli stwierdził, że ważne jest też to, co ja myślę o swoich zasobach. Więc jeśli ja na przykład myślę sobie, że wszyscy dookoła widzą, że mam zasobów dużo, a ja sobie myślę, no nie, nie poradzę sobie, te zasoby są za małe, to tak czy inaczej mogę sobie poradzić gorzej. A zatem, jeśli uzupełnimy tą definicję o ten komponent, to stres to jest taka specyficzna relacja pomiędzy tym, czego od nas oczekuje świat zewnętrzny, czyli jakie są wyzwania ze świata zewnętrznego, a tym, co my myślimy o tym, co mamy do zaoferowania. To znaczy, że jeszcze przez to musimy zmoderować tą całość. Teraz w związku z tym, jeśli ja uważam, że stres będzie mi szkodził, to dodatkowo jeszcze daję sobie kolejny kawałek dotyczący skutków stresu, więc nie tylko ta reakcja, ale także skutki stresu mogą być tym, co może być dla jednostki trudne. Czy stres egzaminacyjny jest inny niż inne stresy? W zasadzie każdy rodzaj sytuacji potencjalnie stresogennej jest jakąś taką sytuacją, która ma określoną swoją własną charakterystykę i z tego tytułu jest różna niż wszystkie inne.
I zdecydowanie też możemy mówić tak, że jakby nie ma dwóch identycznych sytuacji, dlatego że po pierwsze mamy jedno, niby sytuacja jedna, natomiast mamy też takie elementy, które wpływają na tę sytuację, czyli też to, jaki nastrój ma egzaminator, jaki jest dzień dzisiejszy, czy on jest dobry, jeśli chodzi o taki element dotyczący tego, jak ja sobie w tym dniu radzę, ale też kandydat, który wchodzi na sytuację egzaminacyjną, czyli na egzamin z jakimś nastawieniem, z jakimś nastrojem, z jakimiś umiejętnościami, z jakimiś deficytami. W związku z tym ta sytuacja potencjalnie stresogenna każdorazowo może być różna, dlatego że składa się z wielu komponentów. I kolejna rzecz też jest taka, że oczywiście bardzo silnym moderatorem tego, czym jest stres, albo jak my widzimy stres, są czynniki indywidualne każdego z nas. To znaczy, że każdy z nas, przede wszystkim mówię tutaj o komponencie związanym z temperamentem, czyli każdy z nas ma tak zwany temperamentalny czynnik ryzyka. To znaczy, że w połączeniu z naszymi cechami biologicznymi, związanymi z typem temperamentu, z radzeniem sobie, z napięciem, ze stymulacją, którą nam się wydaje albo dostarcza, to każdy z nas w połączeniu, jakby te nasze cechy, w połączeniu z jednostką związaną z sytuacją, może wywołać tak zwany temperamentalny czynnik ryzyka, czyli każdy typ temperamentu ma jakiś swój właśnie taki kawałek cech sytuacji, która może być potencjalnie stresogenna. Czyli na przykład, jeśli mamy typowego choleryka, czyli taką osobę, która temperamentalnie, no jest to typ silny, ale on zwykle dąży do przestymulowania, niestety, a jego mózg dosyć, no nie ma aż takich możliwości radzenia sobie z taką dużą stymulacją. No to dla tego typu temperamentu stresem będzie to, że na przykład egzamin jest nieprzewidywalny. To znaczy, że ja nie wiem, co tam się będzie działo. Taka osoba, taki typ temperamentu potrzebuje sobie poukładać pewne rzeczy, żeby lepiej się w tym odnaleźć. Typ tak zwany słaby, czyli kiedy mówimy o melancholiku, to jest taka struktura, który jest wysoko reaktywny i bardzo nisko aktywny. To jest taka struktura osób, które zwykle bardzo mocno będą przeżywały egzamin. Dla nich stresem będzie w zasadzie już uczenie się. Bardzo często to są osoby, które mają też niskie poczucie własnej wartości, nadbudowane na tym rysie temperamentalnym, w związku z tym to może być dla nich bardzo trudne. Natomiast tak zwany typ zdrowy, czyli sangwinik, pewnie szeroko znany, czyli taka struktura, która jest jakby potrzebuje dużo stymulacji i radzi sobie z tą stymulacją, teoretycznie najlepiej będzie sobie radzić ze stresem, ale z kolei dla tej struktury temperamentalnym czynnikiem ryzyka jest nuda. Więc jak jest za nudno na lekcjach i tak dalej, jak jest podczas uzyskiwania gdzieś tam kompetencji do kierowania pojazdem jest za mało bodźców, no to taki kierowca będzie dążył do tego, lub przyszły kierowca, żeby się dostymulowywać, żeby troszeczkę szybciej, tu więcej, intensywniej i tak dalej. Więc to zależy, dlatego mówię, że stres jest pojęciem jednorodnym, ale też i reakcja na stres jest mocno niejednorodna z uwagi na te wszystkie czynniki. Pani doktor, czy w kontekście tego, że jest to złożone, że wielokomponentne i czy komponentowe i przy uwzględnieniu tego możemy powiedzieć, że mimo wszystko egzamin, czy teoretyczny, czy praktyczny, to jest jakby z natury rzeczy powód do stresu, prawda? Czy na to się powinien człowiek, który planuje zdawać kiedyś ten egzamin, no, musi wiedzieć, że stres będzie mu towarzyszył raczej? Tak, jest to sytuacja potencjalnie stresogenna i obiektywnie u każdego swego rodzaju napięcie wywoła. Natomiast pytanie, czy to będzie tak zwany eustres czy dystres, bo my mamy tutaj takie jeszcze pojęcia dodatkowe. Mówimy o eustresie, czyli o tym stresie, który mobilizuje do działania i który powoduje, że jeśli mamy ten typ stresu, to ta motywacja pomaga w tym, żeby poradzić sobie lepiej. Natomiast jeśli mamy tak zwany dystres, czyli sytuacja, kiedy ja sobie myślę, ten stres jest potworny, ja sobie nie poradzę i w ogóle, no to nawet jeśli ja mam wszelkie predyspozycje do tego, żeby działać dobrze, to jak ja się tak przekonam, że to jest takie dla mnie trudne, to pojawi się ten dystres, który niestety często sparaliżuje. Więc stres obiektywnie rzeczywiście może być wywołany sytuacją egzaminacyjną, albo obiektywnie sytuacja egzaminacyjna to jest każdorazowa sytuacja, która jakąś dozę napięcia wywoła. Ale pytanie, co ja myślę na temat tego napięcia i co ja z nim zrobię? I tutaj tylko przywołam pokrótce taki eksperyment, który przeprowadzono kiedyś. Oczywiście studenci psychologii to są najbardziej przebadane, to jest najbardziej przebadana grupa
w ogóle No chyba, bo są pod ręką. bo są pod ręką. Tak. I w tym eksperymencie studenci ostatniego roku psychologii zostali zaproszeni do takiego społecznego zadania, które miało na celu sprawdzić, jak radzą sobie ze stresem w zależności od pewnych czynników. I tutaj myślę, że tego rodzaju badanie może też pomóc wielu z przyszłych kandydatów na kierowców w radzeniu sobie ze stresem, dlatego też je przywołuję. Ci studenci zostali poproszeni o to, żeby wyjść przed audytorium złożone z profesorów, doktorów z danej uczelni, wszystkich tych, którzy uczyli ich przez wszystkie lata właśnie studiów. I przed tym audytorium ci studenci mieli przyznać się do tego, co im nie poszło w trakcie studiów. Czyli po prostu mieli się całkowicie jakby przyznać do Obnażyć. wszystkiego, co jest, obnażyć dokładnie. Straszne. Tak, straszne. Dodatkowo jeszcze ci, którzy byli właśnie członkami tego audytorium, zostali przez eksperymentatorów poinstruowani, żeby dawać im takie dowody braku akceptacji tego. Czyli zostali poinstruowani, żeby robili coś takiego, jak usłyszą, z czym sobie nie radziłeś, to profesorowie i doktorzy mieli pokazywać takie gesty typu o matko, jak można było i tak, coś takiego, coś dodatkowo jeszcze czynnikiem bardzo takim trudnym. I na koniec jeszcze, żeby tak mówiąc kolokwialnie, dobić tego delikwenta, zadano mu jeszcze zadanie matematyczne, żeby sprawdzić, jak ktoś sobie radzi poznawczo. No i powiedzmy 200 studentów ma przejść ten eksperyment, ale 100 z nich dodatkowo przekazano następującą informację. Jeśli wyjdziesz przed to audytorium i zacznie ci bić mocniej serce, zaczniesz mieć kłopoty z oddychaniem, zaczniesz się pocić, zaczniesz mieć problem z tym, żeby cokolwiek powiedzieć, to znaczy, że twoje ciało działa dobrze. To znaczy, że w tym momencie przygotowujesz się do zmierzenia z czymś, co jest dla ciebie ważne, a zatem wyprostuj się, weź głęboki oddech i działaj. I myślicie, kto poradził sobie lepiej? No jakby wiadomo, że ta grupa, która została poinstruowana o tym, że stres jest naturalną reakcją organizmu, nie dzieje się z nami wtedy nic złego. Ja bym się bardzo zdziwiła, jakby się nie pojawił stres, bo to znaczy, że może być ktoś zdysocjowany, jakby odcięty od swojego stanu emocjonalnego i wtedy jest w ogóle często masakra. A zatem to jest bardzo ważny element. Bardzo, bardzo dziękuję. To nie jest wcale za długie wprowadzenie, bo myślę, że można by jeszcze sięgać po, ale nie chciałabym po pierwsze zaniedbywać pana Pawła, tutaj zaraz poproszę, tylko jakby na początek chciałabym zasygnalizować i ewentualnie o dwa zdania panią doktor poprosić, związane z tym, że to, o czym pani mówi, to wiedza, która jest, jak mi się wydaje, niezbędna instruktorowi, bo to on przygotowuje do egzaminu kandydata na kierowcę, bo głównie o nich mówimy, aczkolwiek oczywiście stres przeżywają również zawodowi kierowcy na różnych etapach życia i tak dalej, ale to jest trochę inna historia. Natomiast czy jest taka szansa, żeby tę wiedzę mieli i wykorzystywali instruktorzy w pełni, bo pewnie częściowo. Pani doktor wie to doskonale i tutaj dosłownie krótko, ale bardzo bym prosiła o zwrócenie na to uwagi, bo czemuś służyć ma nasza również rozmowa. Ja bym bardzo chciała, żeby to była wiedza powszechna. Natomiast nie jest to wiedza powszechna zwykle i to jakby nawet to stwierdzenie, to nie stres cię zabija, ale to myślenie o tym, że stres cię zabija. To jest coś, co jest jakby w ogóle istotą rzeczy, jeśli chodzi o kwestię wpływu stresu na nasz organizm. Ponieważ jeśli my uważamy, że stres nam szkodzi, to on będzie nam szkodził, ponieważ ja właśnie się przekonałam, że sobie nie poradzę. I teraz jeśli popatrzymy sobie na taki element, typu pojawia się myśl, nie poradzę sobie, to ciało, które działa dobrze, ono wtedy zgeneruje emocje, które związane jest ze strachem. Jeśli pojawi się strach, to pojawi się reakcja z ciała związana z biciem serca i tak dalej. I wtedy pojawi się zachowanie w postaci tego, że ja się boję, nie pójdę. I to jest wiedza, którą instruktorzy powinni przekazywać kandydatom na kierowców. To jest wiedza, którą też powinni psychologowie przekazywać podczas szkoleń instruktorów, egzaminatorów, właśnie. Dlatego że jest to coś, z czego można korzystać, bo to jest jakby po to my to robimy, tak? Natomiast generalnie tego rodzaju odkrycie, że to nie stres ci szkodzi, ale myślenie o tym, że stres ci szkodzi, to jest odkrycie stosunkowo nowe, sprzed kilku tam lat, jeśli chodzi o psychologię zdrowia. Rzeczywiście, i ono jest pokłosiem takich badań słynnych prowadzonych w Stanach Zjednoczonych, gdzie okazało się, że 43% społeczeństwa
miało choroby psychosomatyczne, nie dlatego, że przeżywali stres, ale dlatego, że byli przekonani, że stres im szkodzi. I to były ogromne badania na wielkiej populacji Stanów Zjednoczonych. W szczegółach tutaj nie będę mówić, bo może nie ma czasu. Może Natomiast przy innej okazji, bo to bardzo jednak istotne i ciekawe, ale warto byłoby to eksplorować. Natomiast generalnie to jest rzeczywiście coś, co, z czego powinniśmy korzystać wszyscy. I my w życiu codziennym, i oczywiście szczególnie te zawody, w których zmierzamy się z taką sytuacją, która może być potencjalnie właśnie stresogenna, czyli właśnie sytuacja egzaminacyjna. A więc egzaminator, instruktor to są te zawody, w których ta wiedza jest bardzo, bardzo ważnym takim elementem również ich pracy. Dziękuję bardzo pani doktor. Panie Pawle, zarówno jako egzaminujący, egzaminator, jak i egzaminator nadzorujący, obserwuje pan bardzo różne emocjonalne zachowania kandydatów na kierowców i tych egzaminowanych, czy różne efekty zdenerwowania i jakby reakcje podczas egzaminu. Czy pan i pańscy koledzy interesują się czymś takim, jak stan emocjonalny kandydata na kierowcę? Czy to was porusza? Czy to w ogóle kogokolwiek obchodzi, kto przekracza mury WORD-u, czy na egzamin teoretyczny, czy praktyczny? Witam panią redaktor, witam panią doktor. Dzień dobry państwu. Dziękuję za zaproszenie na początek. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że nas interesuje, to jest odpowiedź jakby na to pytanie, bardzo krótka i zwięzła. Temat bardzo ważny, zwłaszcza z punktu widzenia osoby zdającej egzamin, ale słuchając tutaj pani doktor, pomyślałem sobie, że ja muszę wyciąć właśnie ten kawałek, taki 15-minutowy, dokładnie tej wypowiedzi, bo to w zasadzie było klucz problemu, tak? To było wszystko, co ja bym chciał, żeby dotarło do osób przychodzących na egzamin. Mamy w poczekalni taki telewizor, na którym wyświetlamy różnego rodzaju trasy egzaminacyjne, jakieś inne rzeczy. No i absolutnie ten kawałek o tym, że jeżeli ktoś się właśnie poci, zaczyna się trząść, jakoś brakuje słów, prawda? Czy też ten nasz głos gdzieś tam ugrzązł w gardle, to znaczy, że wszystko z nami jest w porządku i że tak powinniśmy mieć, tak reagować właśnie na te nasze sytuacje dla nas trudne. W zasadzie jest bardzo potrzebne, tak uważam, bardzo potrzebne właśnie tym osobom, które przychodzą do nas na egzamin. Ja myślę, że ten stres egzaminacyjny, tutaj pani doktor oczywiście pięknie to rozłożyła na czynniki pierwsze, przeprowadziła taką dogłębną analizę tego zjawiska, czy też tego stanu emocjonalnego. Natomiast ja myślę, że też warto tutaj z takiego praktycznego punktu widzenia pokazać, w jaki sposób przede wszystkim te osoby egzaminowane, kandydaci na kierowców, potrafią się zachować. I tutaj chciałbym rozróżnić zachowanie w stresie oczywiście, przed egzaminem, czy też w czasie egzaminu i po tym egzaminie, bo myślę, że to jest równie ciekawe, równie też ważne, bo pokazujące pewne zachowania, pewne problemy społeczne, myślę. Więc tak, ten stres z praktycznego punktu widzenia, on się zaczyna już w domu, przed egzaminem, ponieważ bardzo często mamy do czynienia z sytuacją, kiedy osoba egzaminowana przychodzi na egzamin i na przykład nie ma ze sobą dokumentu tożsamości, prawda? Więc to jest jakby też oznaka tego, że gdzieś tam już zaczęliśmy myśleć o egzaminie, a nie o tym, co jest istotne z takiego technicznego punktu widzenia, z takiego praktycznego punktu widzenia, czy też okulary, soczewki, wszystkie rzeczy, które są niezbędne do tego, żebyśmy do tego egzaminu mogli podejść. Zaczynając od właśnie trzęsącej się ręki, która podaje nam dokument tożsamości. Tutaj od tego się zaczyna tak naprawdę. Po trzęsącą się nogę na sprzęgle oczywiście później, prawda? Po ocenie się, po takie rozdrganie w czasie całego egzaminu. I to już słychać zarówno jeżeli chodzi o głos, jak widać no, po ciele, po tych wszystkich rzeczach, które do nas docierają, te komunikaty, które wydaje ciało osoby egzaminowanej. Ale tutaj oczywiście
Też problemy z oddychaniem, to co, o czym pani doktor też wspomniała, też to obserwujemy na egzaminach, czyli naprawdę czasami brakuje tchu tym osobom przy, wydawałoby się, jakichś banalnych zadaniach, przy jakichś banalnych czynnościach. No i teraz myślę, że najciekawsze z punktu widzenia jest to, co się dzieje i w czasie egzaminu, i po egzaminie. Tutaj też przed naszym spotkaniem też wspominaliśmy o tym, że kilkanaście lat temu w zasadzie była taka sytuacja w Wardzie w Białymstoku, gdzie pani podczas zadania drugiego wjechała w ścianę, nie panując zupełnie nad tym pojazdem. Oczywiście u nas skończyło się to tylko na szkodach materialnych, no ale pamiętamy, co się wydarzyło w Rybniku, prawda, w Wardzie, gdzie niestety egzaminator zapłacił za pewnie ten stan stresu osoby egzaminowanej życiem. Oczywiście to ekstremalna sytuacja i wyjątkowa zupełnie, ale też tak się to może skończyć. Co, proszę Państwa, się u nas dzieje, co się u nas czasami zdarza? Oczywiście takie wulgarne zachowanie osób egzaminowanych po oczywiście otrzymaniu wyniku negatywnego, czyli jakieś tam wyzwiska, gniecenie tego arkusza egzaminacyjnego, który otrzymuje osoba egzaminowana po egzaminie, kopanie w pachołki, trzaskanie drzwiami, jakieś takie rzeczy typu wybicie szyby nawet w drzwiach tutaj do działu egzaminowania. Mamy takie przeszklone drzwi, więc kiedyś mieliśmy taką sytuację, gdzie osoba wściekła na wynik egzaminu. Oczywiście chciała dotrzeć do pokoju egzaminatorów i no, robiła to właśnie takimi i zrobić porządek po prostu. Środkami, tak. Tak, bezpośrednio bym powiedział. Oczywiście czasami zdarzają się rzeczy przezabawne, czyli spotkałem się pewnie dwu, trzykrotnie z osobą, która zapytała o możliwość modlenia się podczas egzaminu, tak? Czyli na głos przez cały egzamin ta osoba modli się po prostu, czyli różne jakieś tam modlitwy na pamięć sobie opowiada, więc myślę, że jeżeli ma to być skuteczne, to jakby nie ma z naszej strony tutaj żadnego problemu. Oczywiście opowiadanie sobie na głos o tym, co robię, tak? Czyli no, wykonuję poszczególne zadania i sam sobie opowiadam o tych zadaniach, co mam zrobić, na co uważać, co sygnalizować, w jaki sposób. Też się zdarza i też myślę, jest to takim wynikiem właśnie sytuacji stresowej i radzenia sobie, tak? Bo to jest pewnie taki sposób radzenia sobie z tym. Chciałem na koniec zupełnie powiedzieć o sytuacjach też, które miały miejsce u nas, a które tak myślę wskazują na konieczność wprowadzenia jednak badań psychotechnicznych na kierowców na kategorię B. To znaczy mieliśmy dwie sytuacje. Sytuacja pierwsza, która nie zagrażała nikomu po niewłaściwie wykonanym zadaniu drugim, czyli wjechaniu w pachołek. Osoba egzaminowana wysiadła z samochodu i zaczęła uderzać głową w krawężnik. Tak, do momentu, kiedy egzaminator nie zareagował i jej nie odciągnął. No i sytuacja absolutnie ekstremalna sprzed kilku lat, to znaczy egzaminator jeszcze na starych zasadach przyjechał tutaj z wynikiem negatywnym na plac. Osoba egzaminowana została poinformowana tutaj na miejscu. No i w momencie, kiedy usłyszała, że jest wynik negatywny egzaminu, wyjęła żyletkę i zaatakowała, czy też usiłowała zaatakować egzaminatora. No a to już jest absolutnie sytuacja niedopuszczalna i no, zagrażająca życiu i zdrowiu, prawda? Więc tutaj nawet takie rzeczy, proszę Państwa, się dzieją, więc myślę, że te badania, oczywiście to jest temat na inne spotkanie, ale te badania psychotechniczne, psychologiczne dla kandydatów na kierowców na kategorię B, naprawdę warto to przemyśleć, ponieważ takie osoby, one będą uczestniczyły w ruchu drogowym i no, można sobie łatwo wyobrazić, co się wydarzy, jeżeli właśnie z jakąś sytuacją stresującą spotkają się na drodze jako kierowcy, prawda? Więc tutaj to jest kwestia tak poziomu agresji. Tak.
Tak, ale to są rzeczy, które się naprawdę wydarzyły, prawda? Ja oczywiście tutaj opowiadam o tym, co miało miejsce, więc to też pokazuje, no, jaki stan jest tych emocji na egzaminie państwowym na prawo jazdy. Oczywiście czasami kobiety mówią, że trudniejszym czy też bardziej wymagającym wydarzeniem był na przykład poród, albo często słyszymy, że większym wyzwaniem jest egzamin na prawo jazdy niż zdanie matury. Co oczywiście nie jest prawdą w mojej ocenie, ale z takimi ocenami też się spotykamy. Ale pewnie procentowo mniej osób maturę powtarza 3, 4, 15 razy, a prawo jazdy jakby z uporem, ale to oczywiście nie ma się z czego ani śmiać, ani żartować, bo to To bardzo prawda. poważny problem To prawda, dotyczący natomiast ogromnej maturę. rzeszy młodych, głównie ludzi. Dlatego myślę, że Tak. i warto o tym rozmawiać, i warto szukać metod. Taki kolejny problem, o który chciałam Państwa zapytać, to kwestia, czy egzaminator ma jakieś narzędzia, czy powinien mieć, które łagodzą, poprawiają nastrój, które pomogą, czy w ogóle wolno egzaminatorowi reagować w sytuacji, kiedy widzi, że jest, no, ma do czynienia z człowiekiem, który nie zachowuje się do końca tak, jakby się zachowywał w spokojnej atmosferze. Pani doktor? Czy egzaminator ma narzędzia, to pewnie zależy od Czy mu egzaminatora. wolno? Natomiast Tak. czy im wolno, ja tutaj nie będę się wypowiadać odnośnie przepisów, bo to Paweł pewnie więcej na ten temat powie. Natomiast generalnie, jeśli chodzi o taką kwestię rozładowania trochę napięcia emocjonalnego, ja bardzo często, jeszcze pracując w WORD-zie, mówiłam, że stres na egzaminie często wprowadza egzaminator również niestety, w sensie takim, że może go windować, bo jeśli zastosujemy taką strategię przy osobie zdenerwowanej, która rzeczywiście, której drży głos, która zaczyna się trząść i tak dalej, jeśli egzaminator uśmiechnie się i powie spokojnie, jeśli pani potrzebuje, że pan potrzebuje chwilkę, żeby się wyciszyć, to można to zrobić. Można też, ja nie widzę tutaj przeciwwskazań, żeby też dać jakąś metodę na to, żeby się zwentylować, czyli wziąć parę głębszych oddechów, bądź też tak naprawdę tutaj już nie chciałabym wchodzić w jakąś głębszą psychopatologię, albo jakieś elementy związane z tym, co się dzieje w takim dosyć wysokim pobudzeniu, bo zdarza się, że jeśli mamy do czynienia z bardzo wysokim pobudzeniem, gdzie na skali od 0 do 10 mamy taką dziesiątkę, gdzie wchodzą mechanizmy dysocjacyjne, to wtedy zadanie ćwiczenia oddychania może doprowadzić do hiperwentylacji albo do dysocjacji. Ale tego egzaminator widzieć nie będzie i jakby tu rolę szkoleń egzaminatorów i instruktorów, i dobrze, że to są obowiązkowe kwestie i bardzo, bardzo polecam, żeby rzeczywiście tego rodzaju techniki też szkolić i żeby móc je wykorzystywać na egzaminie, bo egzaminator też wtedy się stresuje. Przecież ta sytuacja zaatakowania egzaminatora jakimś narzędziem to jest dla niego ogromnie stresująca sytuacja związana z tym też wykonywaniem zawodu. To są ludzie, którzy też mają swoje własne emocje, mają prawo mieć swoje własne obawy, mają własne rodziny i tak dalej, mogą czuć się zagrożeni. Tak więc no, mężczyzna 18, 19, 20-paroletni, a to nie tylko tacy przecież podchodzą do egzaminu, to jest no, w pełni dorosła osoba, która może niestety również mieć potencjał wyrządzenia krzywdy. Ja tylko odniosę się jeszcze do tych sytuacji mocno takich, które są efektem bardzo dużej frustracji, czyli tej agresji, która tutaj się pojawiła jako wynik stresu. Ja tylko chcę podkreślić, że w zasadzie zachowanie agresywne jest poprzedzone zwykle jakąś frustracją. W zasadzie zawsze jest taki element związany z frustracją. Tutaj ta frustracja to nieznany wynik egzaminu, bądź też to, co się oczywiście dookoła tego zadziało. Natomiast to, co jest ważne, nie każda frustracja agresją się kończy. I to, czy ona się skończy agresją, to już niestety jest sytuacja poza egzaminatorem. Dlatego, że ona wynika z indywidualnych sposobów radzenia sobie z emocjami, które ma ta jednostka. I tutaj, jeśli mamy do czynienia z agresją, która jest agresją taką no, skierowaną bezpośrednio do egzaminatora, bądź też przemieszczoną, czyli na przedmioty i tak dalej, no to jest to agresja gdzieś wyrzucona na zewnątrz. Natomiast są też elementy autoagresywne, czyli ja zrobię sobie coś, czyli zacznę uderzać właśnie głową w ten krawężnik.
Są też takie sytuacje, w których, nie wiem, ludzie się samookaleczają potem, albo są takie sytuacje, w których osoby próbują tak bardzo mocno odreagować na sytuację stresową, żeby doprowadzić do uwolnienia endogennych opioidów, które służą tak naprawdę paradoksalnie poczuciu wyciszenia, które zostało nauczone i zinternalizowane w okresie wczesnodziecięcym. Ale to już są rzeczy kliniczne, na które egzaminator wpływu nie ma i co więcej, też ma prawo się na tym nie znać. Ale jest to sytuacja, która nas, psychologów transportu, powinna uwrażliwić w kontekście takim, jak szkolić egzaminatorów i instruktorów, do czego ich przygotowywać. Tak, żeby byli też gotowi na to, żeby po pierwsze siebie chronić, ale też jakby normalizować pewne sytuacje, kiedy jest ta możliwość normalizowania. Panie Pawle, a z perspektywy tak. egzaminatora i jeszcze nadzorującego egzaminatorów, jak to wygląda? Tak, na pytanie, czy mamy takie narzędzia, oczywiście przechodzimy takie coroczne warsztaty, to o czym wspomniała pani doktor tutaj, w zasadzie na każdych warsztatach jest psycholog, który opowiada o tych stanach emocjonalnych. No, do znudzenia w zasadzie omawiamy te profile psychologiczne osób egzaminowanych. Cały czas się edukujemy właśnie w kwestiach właściwego postępowania, no, mając na uwadze ten stan emocjonalny zdających. Dobrym sposobem na niedopuszczenie do takiej sytuacji, bardzo już takiej niebezpiecznej nawet z punktu widzenia egzaminatora, jest właściwe komunikowanie się też z osobą zdającą. Jeżeli ona zrozumie, że faktycznie moja decyzja jest związana z jej niewłaściwym zachowaniem, niewłaściwym wykonaniem tych zadań, ja to spokojnie potrafię uzasadnić, potrafię jej pokazać, potrafię jej o tym opowiedzieć, to oczywiście ten stan agresji czasami jest dużo niższy, czy też w ogóle nie występuje. Natomiast tu trzeba też wspomnieć o tym, że osoby egzaminowane w czasie egzaminu, czy też w momencie, kiedy wiedzą, że coś tam przeskrobały, one często w ogóle nie słyszą tego, co my staramy się im przekazać, prawda? Więc czasem jest tak, że osoba przychodzi do mnie właśnie w kwestii jakiegoś egzaminu, którego nie zaliczyła. No i mimo, że ma ten arkusz swojego egzaminu, to ona mówi, że nie wie zupełnie, co się wydarzyło i dlaczego ten egzamin został przerwany, po czym razem przeglądamy to nagranie. No i tam jest wyraźny komunikat egzaminatora, co się wydarzyło, dlaczego taki, a nie inny wynik, dlaczego taka decyzja egzaminatora. Okazuje się, że ta osoba na nagraniu potwierdza to, że dotarł do niej ten komunikat. Mówi, że rozumie, że nie ma pretensji, że wszystko jest ok, a później, godzinę później, u mnie w gabinecie ona zupełnie nic nie pamięta, nic do niej nie dociera, więc też jest to kłopot niewątpliwie taki komunikacyjny. Cóż, rozsądny egzaminator jest w stanie jednym, dwoma zdaniami na początku egzaminu rozładować to napięcie, które niewątpliwie towarzyszy osobom zdającym. No i wprowadza przyjazną atmosferę. Oczywiście też rozmawiamy o tym często. No, niedużo trzeba, żeby tym ludziom jednak podać rękę na tym egzaminie, prawda? I czasami dajemy im pewną szansę, czyli tutaj już widzimy na początku, że jakoś słabo to poszło. Zadanie pierwsze czy drugie, czy też ruszanie na wzniesieniu, no jakoś tam ledwo, ledwo, okazuje się, że ona z biegiem egzaminu coraz lepiej sobie radzi, czyli ten stres gdzieś pojawiający się na początku później z czasem mija, czy też zmniejsza się. Natomiast należy pamiętać o tym, że egzaminator no, nie wykona zadań egzaminacyjnych za osobę egzaminowaną, prawda, że jesteśmy tylko takim recenzentem tych umiejętności, kompetencji osoby zdającej. No zdecydowanie tak i to nie temu służy ta rola. Natomiast rzeczywiście pomoc czy klimat, atmosfera bardzo może pomóc temu człowiekowi, który no, przychodzi bardzo spięty. Natomiast
Natomiast ja chciałabym wrócić do tematu naszego spotkania, który sformułowałam, przyznaję się sama, że chcę porozmawiać o stresie w kontekście statystyk zdawalności egzaminu na prawo jazdy. Jakie są te, nie mamy w skali kraju, nie ma takich badań, ale jakie te statystyki są w WORD Białystok? Żebyśmy się posłużyli jakimś przykładem, warto pewnie przytoczyć. Panie Pawle, zapewne te wyniki zna, może nie bardzo szczegółowo, ale żebyśmy byli zorientowani, na jakim poziomie ta niezdawalność rzeczywiście występuje, na przykład w WORD Białystok. Jeżeli chodzi o statystyki, to wygląda to bardzo dobrze. Tak, tak myślę i tak uważam, jeżeli chodzi o WORD Białystok. Żebyśmy mieli jakiś punkt odniesienia, to ja sobie wydrukowałem statystyki, proszę Państwa, z 2013 roku, z 2019 i z roku bieżącego. I tak, zaczynając od tego 2013 roku, ta zdawalność na kategorię B, bo może zostańmy przy tym, ona nas No tak. najbardziej interesuje, prawda? Tych egzaminów jest zdecydowanie najwięcej. Wynosiła 26% zdawalność. 26% w 2013 roku. Oczywiście, jeżeli chodzi o egzamin teoretyczny, bo tutaj mówię o praktyce, jeżeli chodzi o egzamin teoretyczny, to ta zdawalność jeszcze na tych starych zasadach była bliska 80%. No ale pamiętamy, że tam były te testy ogólnodostępne, pytania były znane, niewielka baza tych pytań była. No i w zasadzie ten egzamin teoretyczny wyglądał tak, że osoba przychodziła na egzamin, po 2 minutach potrafili co po niektórzy wyjść z kompletem punktów. Później zaczęły się schody w momencie, kiedy wprowadziliśmy nowe zasady egzaminów teoretycznych. Ta zdawalność spadła nawet do 15% na początek, ale później ustabilizowała się na poziomie takim 50-kilku, 60-procentowym i dokładnie tak to wygląda. Ostatnie 5 lat teorii to jest cały czas wynik 60-procentowy, czyli bardzo przyzwoicie. To jest wynik taki średnioeuropejski, bym nawet powiedział, więc tutaj no, nie mamy się na pewno czego wstydzić. 2019 rok, proszę Państwa, to jest 32% zadowolności praktyki. Praktyki na kategorię B, tak. I 2024 to jest zdawalność na poziomie 41%. Więc myślę, że wygląda to naprawdę dobrze, zwłaszcza jeżeli mamy taki punkt odniesienia sprzed właśnie lat 10. Oczywiście przez ostatnie 2-3 lata walczyliśmy o to, żeby tą czwórkę z przodu mieć, jeżeli chodzi o zdawalność praktyki na kategorię B. No i tutaj widać, że udało się to osiągnąć. No i oczywiście no, wiele czynników ma na to wpływ, tak? Tutaj nie wiem, czy będzie na to czas, żeby o tym powiedzieć, ale oczywiście raz rozwiązania ustawodawcze, czyli tutaj jakieś rzeczy typu obecność instruktora na egzaminie, możliwość zdawania własnym pojazdem, jazda na placu egzaminacyjnym, czyli poćwiczenie tego przede wszystkim zadania drugiego, jazdy pasem ruchu. W tej chwili najnowsza zmiana, czyli informacja o błędzie, czy o niewłaściwie wykonanym zadaniu, w danym zadaniu egzaminacyjnym, czyli egzaminowany nie musi się w tej chwili domyślać, w którym zadaniu popełnił błąd, ponieważ egzaminator zaraz po popełnieniu tego błędu, czy też po niewłaściwym wykonaniu zadania, mówiąc precyzyjnie, poinformuje, co się wydarzyło i w którym to było zadanie. No i oczywiście pewnie jakiś wpływ ma też ten nieszczęsny paragraf 16. Ja wiem, że tutaj to nie jest tematem naszej dzisiejszej rozmowy, ale muszę o tym wspomnieć, bo oczywiście nieustannie mnie to bulwersuje, ponieważ no, tutaj zapomniano zupełnie chyba, wprowadzając tą zmianę, o funkcji takiej edukacyjnej samego egzaminu, prawda? Gdzie osoba egzaminowana może, nie wiem, popełnić wykroczenia kosztujące 40 punktów karnych i 5000 złotych mandatów. Jeszcze mój wynik pozytywny egzaminu, więc no, to są rzeczy takie, powiedzmy, prezenty od ustawodawcy, czy też takie gesty w stosunku do osób zdających,
Natomiast jeżeli chodzi o ośrodki zdawania, WORD-y oczywiście, to no, tam też jest szereg różnych ułatwień czy takich gestów właśnie przyjaznych w stronę osób zdających. No i tutaj oczywiście trzeba wspomnieć kamery cofania, filmy takie instruktażowe. My byliśmy jako WORD Białystok trochę takim pionierem w tych kwestiach. Natomiast wiele WORD-ów poszło właśnie w nasze ślady, żeby jednak ułatwiać te zdawanie egzaminów, czy też tak przyjaźnie podchodzić do osób zdających. Nagrywamy różne filmy o tych najtrudniejszych skrzyżowaniach, które gdzieś tam w okolicach WORD-u występują, no i sposobie poruszania się właściwym na tych skrzyżowaniach, o tym, jak wykonywać poszczególne zadania egzaminacyjne. Mamy możliwość, no właśnie, to może też ciekawostka, warto o tym powiedzieć, przeprowadzanie takiego egzaminu próbnego, jak to wygląda. Oczywiście zbiera się grupa osób, najczęściej z jednej szkoły jazdy i tutaj raz w tygodniu mamy właśnie taki egzamin próbny. Ta grupa osób tutaj przychodzi, zajmuje się nią egzaminator, czyli to też myślę jest istotne z punktu widzenia osoby zdającej, że ten egzaminator to no, nie jest jakaś mityczna, bardzo agresywna postać, czasami tak jesteśmy postrzegani. Zdają takie osoby egzamin próbny teoretyczny, później oprowadzamy ich tutaj po ośrodku, po placu, pokazujemy, gdzie oczekiwać na wywołanie na egzamin, jak się później dostać tam na egzamin, na placu egzaminacyjnym, w jaki sposób co wykonywać, więc myślę, że to też jest no, takie fajne przetarcie, niezły pomysł na to, żeby z tym stresem egzaminacyjnym też no, w jakiś sposób sobie radzić. No i oczywiście spotkania z psychologiem, no, teraz może już mniej tego jest, natomiast no, to nasze spotkanie też dowodzi właśnie ten początek, zwłaszcza tego, że takie słowa od no, kogoś absolutnie eksperta w dziedzinie właśnie tej psychologii, no, dla osoby zdającej jest, myślę, bardzo ważną rzeczą i potrzebną. No bardzo, bardzo Panie Pawle dziękuję, bo to tak udokumentowana odpowiedź na to pytanie bardzo, ale czy Państwo sądzą, że między po tej naszej rozmowie i generalnie z oświadczeń, że między poziomem zdawalności a stresem, który towarzyszy no nieuchronnie prawie każdemu zdającemu, czy istnieje jakaś korelacja? Nie ma w tych formularzach słynnych egzaminacyjnych rubryczki poziom stresu. Zbadać pewnie się tego nie da, natomiast może są potrzebne jakieś specjalne badania, a może trzeba po prostu skupić się faktycznie na etapie szkolenia i przygotowania egzaminatorów, żeby skończyć. Jak Państwo sądzą, czy tutaj to łączenie poziomu, bo te możemy mówić, że 40% to jest super. Takie są polskie realia, pewnie światowe różnie to wygląda, natomiast to nie jest bardzo wysoki procent. Dla człowieka, który nie zdaje egzaminu, często po raz drugi bądź trzeci, no to w jakimś sensie jest to dramat i wzrost poziomu stresu. Ja nie mówię, żeby kryteria zaniżyć. Może one powinny być wyższe, ale tutaj Państwo mają najwięcej do powiedzenia. Bardzo proszę, nie wiem, czy Pani Ewo... Tak, jakby odpowiadając na pierwsze pytanie, czyli jest korelacja pomiędzy zdawalnością a kwestią stresu, mogę postawić hipotezę graniczącą z pewnością, że jest i to bliska jednego, czyli taka, która jest rzeczywiście dosyć wysoko. Absolutnie pomysł na badanie, natomiast pytanie jakby zawsze jest takie, dotyczące takiej otwartości też osoby, która jest przed egzaminem, no bo jeśli damy jej jakieś narzędzie do wypełnienia przed egzaminem, ona może potem tego używać jako argument, że przez to nie zdała. W związku z tym jest to coś, co nam utrudnia trochę prowadzenie badań w tym obszarze. Natomiast możemy mówić też o
o tym, czy osoby, które na przykład nie zdały egzaminu, potem będą chętne do tego, żeby chociażby deklaratywnie odpowiedzieć, jaki odczuwały poziom stresu, nie? Bo może być tak, że w ogóle nie będą chciały rozmawiać zupełnie z nami, więc to też jest coś, co To jest jest problem. Jakimś Duży. elementem utrudniającym potencjalnie przeprowadzenie tych badań, ale ja nie wykluczam, że takie badania takie, no właśnie, na żywym organizmie, bo wiele takich dotyczących deklaracji to powstało i one rzeczywiście jakby dosyć jasno mówią o związku stresu z powodzeniem, ale też z motywacją i tak dalej, szczególnie w takich sytuacjach facylitacji społecznej, czyli wtedy, kiedy jesteśmy oceniani, więc to jest z całą pewnością ważny czynnik i pewnie jakieś badania będziemy projektować, jeśli chodzi o ten aspekt. Nie ukrywam tutaj, że być może uda się dzięki dyskusji na Ratuszowej zdobyć większą liczbę osób, które albo ośrodków, które chciałyby uczyć w takich analizach. Byłoby super. Natomiast ja chcę powiedzieć tylko jeszcze tak tytułem wyjaśnienia może tego, o czym wcześniej mówił pan Paweł odnośnie tego, że ta osoba nie słyszy, co się do niej mówi. I to jest znów coś, co trzeba, wydaje mi się, wyjaśnić egzaminatorom, instruktorom i tym zdającym. Dlatego, że jeśli popatrzymy, i tu znów krótka psychoedukacja, popatrzymy na ludzki mózg, który składa się z trzech takich bardzo ważnych struktur. Pierwsza struktura, jakbyśmy popatrzyli na naszą głowę jako taką odwróconą pięść, to jest mózg gadzi, najstarsza struktura mózgu ludzkiego. Tu w środku jest mózg tak zwany ssaczy, czyli układ limbiczny, ciało migdałowate, czyli to, co odpowiada za emocje. A tu mamy korę nową, czyli tak zwany mózg człowieczy. To jest najmłodsza struktura ewolucyjnie, która jest właściwa w swojej budowie tylko ludziom. Oczywiście mówię o takiej funkcjonalności tej struktury. I teraz, jeśli mamy do czynienia z sytuacją stresującą, to nasze centrum alarmowe, które jest tu w środku, na tym drugim poziomie, czyli tego mózgu ssaczego, jeśli uznaje to za sytuację zagrażającą, to wyłącza te struktury, czyli to, co odpowiada za funkcjonowanie poznawcze, za podejmowanie decyzji, za racjonalność i tak dalej, i włącza to. Czyli struktura, która jest najbardziej pierwotna, która odpowiada za równowagę, oddech, bicie serca i inne historie typu, czyli takie rzeczy, które warunkują przetrwanie, przeżycie. Więc im wyższy poziom stresu, tym większe prawdopodobieństwo, że ta struktura wyłączy to, co odpowiada za racjonalne myślenie. A zatem ta osoba po pierwsze nie jest gotowa do przyjęcia komunikatu, bo poznawczo nie funkcjonuje tak, jak powinna. Nie jest w stanie zapamiętać tego, co się dzieje w taki sposób, jak było faktycznie, ponieważ w strukturze limbicznej obok ciała migdałowego jest hipokamp, czyli struktura odpowiedzialna za pamięć i bardzo szybko oddycha i chce po prostu przeżyć. I tam nie ma opcji, żebyście, nie wiem, co robili jako egzaminatorzy, instruktorzy, żeby ona w tym momencie zapamiętała to, co się tam dzieje. Żeby ona była gotowa do przyjęcia komunikatu, trzeba wyciszyć to i przełączyć się znowu tu. I na to my mamy strategię jako psychologowie i tego się też egzaminatorzy, instruktorzy powinni uczyć. Czyli jakie dawać zadanie tej osobie, żeby była możliwość, żeby ona się po prostu wyciszyła. I bardzo ważny postulat, nie rozpoczynajcie egzaminu wtedy, kiedy widzicie, że działa tylko to i przekierowało na to, bo to się po prostu nie uda, bo wtedy to nie funkcjonuje i nie ma skąd czerpać. W związku z tym tutaj obowiązek właśnie egzaminatorów w moim rozumieniu i taka dobra rada, to żeby rzeczywiście nauczyć się, jak wyciszyć tą osobę, jak ten właśnie ten słynny nastrój, ale nie tylko, podczas egzaminu zastosować, żeby to obniżyć. Bardzo dobra strategia, to jest to, o czym mówił pan Paweł, dotycząca tego, żeby zaprowadzić najpierw do sytuacji egzaminacyjnej tą osobę, żeby ona miała już w głowie pewien scenariusz, jak to będzie wyglądać. To obniża poziom lęku znacznie i to wycisza te struktury. I to jest bardzo ważne. My to robimy czasami u osób, które nie zdawały ileś tam razy. W związku z tym, że nasz mózg, pomimo tego, że jest super turbo narzędziem, to nie odróżnia rzeczywistości od fikcji. W związku z tym bardzo często mamy pacjentów, którzy ponoszą koszty psychiczne wyobrażeń, czyli myślą sobie, że coś im się nie uda, już to przeżywają. To jest dosyć znany mechanizm również w kwestii takich zaburzeń lękowych, depresyjnych itd. Natomiast jeśli ja w wyobraźni nawet zadam temu egzaminowanemu, żeby przeszedł cały egzamin od A do Z,
zamknął oczy, przeszedł wszystkie te sytuacje i zobaczył, których najbardziej się obawia. I jeśli się zatrzyma w swojej nawet wyobraźni, w tych momentach, których obawia się najbardziej, to to jest to, co należy jeszcze przećwiczyć z instruktorem, bo tu będzie poziom stresu taki wysoki, że ma potencjał przełączenia stąd tu. A zatem to jest coś, co trzeba trochę usprawnić. Bo zgodnie z tą zasadą właśnie facylitacji społecznej, też jeśli my jeśli uważamy zadania za łatwe, to w sytuacji stresującej będziemy wykonywać je lepiej. Ale jeśli uznajemy je za trudne, to w sytuacji egzaminacyjnej nie wykonamy ich wcale. I to jest coś, jakby co my często też stosujemy w takich, no właśnie, w takich te elementach rozładowania takiego napięcia, jedna z wielu strategii. To jest chyba taki moment, kiedy prawie przechodzimy do warsztatów prowadzonych przez panią doktor, ale bardzo mnie to cieszy, bo to jest bardzo, bardzo potrzebne i niewykluczone, że warto kontynuować. Ja patrzę nie bez powodu na zegar, bo wyjątkowo dzisiaj obiecaliśmy, że skończymy 5 minut przed czasem, czyli przed 12. Zostało nam 5 minut, a lista pytań wcale nie jest taka bardzo krótka, które nam zostały wcześniej zaplanowanych i tych, które się pojawiły w trakcie dyskusji. I myślę, że do tego tematu w takim kontekście czy statystyk, czy trochę innym, do tematu stresu na pewno wrócimy jesienią. Jest to nasze ostatnie spotkanie, naprawdę ostatnie spotkanie, proszę Państwa, mimo że koleżanka 2 tygodnie temu zapowiedziała, że już nas nie będzie. Naprawdę ostatnie spotkanie przed wakacjami, ale ważne, bo w kontekście bezpieczeństwa zostały nam takie tematy również do omówienia. Jest to oczywiste, że rozmawiamy po to, żeby kierowcy, którzy zdali egzamin, jeździli bezpiecznie. Nie musimy się być może aż tak szczegółowo rozwodzić, bo robimy to przy każdej okazji. W tej chwili zostały nam 4 minuty. My zawsze po minucie przynajmniej dajemy naszym rozmówcom na podsumowanie czy na najważniejszy wniosek i o to teraz poproszę. Może zaczniemy od pana Pawła, bo on nie miał szansy na poprzednie pytanie, a potem panią doktor, ale o takie króciutkie podsumowanie z nadzieją, że się spotkamy jesienią. Nie wiem, czy we wrześniu, czy w październiku. Zobaczymy, jakie terminy Państwo mają, ale warto tym się zająć. Panie Pawle, jakby miał Pan brakujące tematy, czy wątki, bądź jakieś podsumowanie, to bardzo proszę, ma Pan ostatnie słowo. Dzisiejsze. Tak, ja jeszcze odnośnie tej korelacji. To ja przede wszystkim dostrzegam korelację między nieprzygotowaniem do egzaminu, a wynikiem egzaminu. To też tak na marginesie zupełnie. Natomiast podsumowując już tą naszą dyskusję i rozumiem, że jakaś tutaj dobrze by było, żeby konkluzja nastąpiła. Przede wszystkim myślę, że osoby egzaminowane nie powinny się same nakręcać gdzieś tam w naszej poczekalni. To jest absolutnie ewidentne i od wielu lat obserwowane przez nas, że ta osoba wychodząc już z poczekalni na plac, ona już jest no, tak zestresowana, usłyszała już tyle historii o różnych tutaj złych rzeczach, które się dzieją na egzaminach, że w zasadzie to mogłaby już nie podchodzić. To jest temat na osobną. Podsunął mi Pan bardzo dobry pomysł. Panie Pawle, zostały nam 2 minuty i Pani Ewa się będzie musiała wyłączyć. Dajemy jej szansę tak na jest. Pół minuty. Także a my sobie bardzo jeszcze dziękuję. Skończymy. Dobrze, to ja powiem 2 słowa jeszcze, ale oczywiście, że ciśnie mi się tutaj na usta wiele różnych naprawdę jeszcze rzeczy, które chciałabym powiedzieć, ale czas nagli. Natomiast może 2 słowa odnośnie tej strategii radzenia sobie ze stresem przed egzaminem. Myślę, że z tego możecie jakby wasi kursanci czy egzaminujący się, czyli osoby podchodzące do egzaminu, mogą skorzystać. Ja bardzo, znaczy jestem zwolenniczką niestosowania partykuły nie, dlatego że nasz mózg nie słyszy nie. Ja często mówię, szukając takiej metafory, że nie ma czegoś takiego jak nie kot. Żeby wyobrazić sobie nie kota, trzeba wyobrazić sobie kota, następnie zaprzeczyć. A zatem jeśli mówimy komuś nie stresuj się, albo ktoś sobie mówi nie bój się, albo nie stresuj się, to znaczy, że jego mózg musi uruchomić całą reakcję stresową, a następnie jej zaprzeczyć. Więc nie róbmy tak, nie mówmy tak, nie mówcie tak do swoich egzaminowanych, ani osób, które szkolicie, tylko raczej spokojnie, poradzisz sobie. To jest coś, co zupełnie zmienia nawet biologię naszego funkcjonowania. To tak jak dziecku powiecie, nie biegaj, ale co ja mam zrobić w zamian, nie? Jakby co się dzieje tak naprawdę? W związku z tym spokojnie poradzisz sobie. I tutaj są takie rzeczy, które
Dobrze by było, żeby dać szansę na to, żeby podstawowe funkcje, które mogą być dodatkowym obciążeniem podczas egzaminu, wyciszyć. To znaczy, trzeba się wyspać przed egzaminem. Nie wolno się najadać za mocno, dlatego że mózg, który zajęty jest trawieniem, niestety robi to kosztem funkcjonowania poznawczego. To wcześniejsze przybycie, czyli powiedzmy ileś tam czasu wcześniej, nawet godzinę wcześniej, wiem, że potem są, niektóre osoby się nakręcają, ale jak ja wcześniej przyjadę, to po pierwsze nie denerwuję się, że się spóźnię, po drugie, jak jeszcze czegoś zapomniałem, to mam szansę, żeby wrócić. To są rzeczy, które możemy zrobić realnie zupełnie. I druga rzecz, jeśli czujecie, że albo jeśli wasi kursanci czują, że nie do końca są do egzaminu przygotowani, to wykupcie sobie jeszcze lekcje, bo to jest czas, który naprawdę wasza głowa, która jest mądra, mówi wam jeszcze czasu. nie jesteś gotów. I to jest w zasadzie tyle, jeśli chodzi o to. Bezpiecznych wakacji Państwu wszystkim życzę. Tak jak mówię, ja muszę się Bardzo dziękujemy pani doktor. Zapraszamy na jesień. Doświadczeń się zbierze nowych wiele. Dziękujemy bardzo. My z panem Pawłem jeszcze chwilę zostajemy, żeby podsumować i zakończyć. Dziękuję Państwu. Dziękujemy. Panie Pawle, ja wracam do tego, bo przerwałam panu właściwie wypowiedź. Jeżeli chciałby pan uzupełnić, to jeszcze nam tych kilka Tak, minut. w zasadzie tutaj no, pani Ewa powiedziała to wszystko, o czym ja chciałem jeszcze powiedzieć, ale ja jeszcze może dodam, że bardzo ważną rzeczą, może będzie to banał, ale chodzi o mówienie dzień dobry. Może tutaj no, nie jest to kwestia taka oczywista, ale bardzo często spotykamy się wychodzimy na plac, już osoba czy osoby na egzamin czekają. No i sytuacja często jest taka, że no, wychodzi starszy egzaminator, prawda? No, nie powinno tak być, że starszy człowiek mówi młodej 18-letniej osobie dzień dobry. Ja wiem, że to też jest kwestia stresu pewnie, prawda? Tego przedegzaminacyjnego. Natomiast takie powiedzenie dzień dobry, ono otwiera naprawdę wiele drzwi, tak? I czasami to dzień dobry, do tego jakiś dołożony uśmiech, wyjęte ręce z kieszeni, czyli taka grzeczna po prostu postawa, przyzwoita tej osoby egzaminowanej, ona powoduje to, że ta komunikacja jest zupełnie inna między egzaminatorem a osobą egzaminowaną. No oczywiście zasada dobrze przygotowany kursant czy dobrze przygotowany kandydat na kierowcę zdaje egzamin, czyli tutaj wiedza, umiejętności, pewność siebie jest oczywiście bardzo istotna. To też jest banał, ale tak jest po prostu, tak? Pamiętajmy o tym, że egzaminator nie jest naszym wrogiem, ani nie jest naszym przeciwnikiem na egzaminie, tak? Nie czyha na jakieś popełniane przez egzaminowanego błędy. Jest po prostu takim no, weryfikatorem, tak? Ocenia nasze kompetencje. To nie jest miłe słowo. Weryfikator śmieje się. I taka jest jego rola. Jeżeli miałbym jeszcze o czymś powiedzieć, to o zadaniu pierwszym, czyli zadanie wydawać by się mogło najprostsze, prawda, którego można się naprawdę nauczyć na pamięć, jest na szeregu filmów instruktażowych. I niestety osoby, które przychodzą na egzamin, no często gdzieś tam to przygotowanie do tego zadania najprostszego, wydawać by się mogło, pomijają. I ten egzamin zaczyna się już od jakichś schodów, tak? Czyli od, nie wiem, szukania włącznika świateł, czy też od szukania, czy niewłaściwego wskazania tego płynu, który przecież no, tam no, nie jest żadnym kłopotem nauczyć się tego na pamięć. Nie jest to trudne. Oczywiście tutaj rola instruktora jest bardzo, bardzo istotna, ale rozumiem, że to jest dyskusja zupełnie na inne spotkanie. Egzamin na prawo jazdy jest taki egzamin, na którym wiadomo, co będzie, prawda? Czyli tutaj no, w zasadzie nic nie jest w stanie nas zaskoczyć, a jednak tak się zdarza. Może dlatego, że borykamy się cały czas z tym szkoleniem pod egzamin, tak? Pewnie tutaj wiele osób znających branżę wie, o czym mówię. No niestety nie uczymy takiego samodzielnego myślenia na drodze, tak? Czyli przewidywania pewnych rzeczy, rozwiązywania takich sytuacji nietypowych. Jeżeli jedziemy taką trasą egzaminacyjną dobrze znaną,
no ta osoba się czuje pewna. Nie daj Boże, jak zjedziemy gdzieś kawałek albo to ona nie wykona zadania, polecenia egzaminatora i sama zjedzie, prawda? Bo tak też często się zdarza. No to już zaczynają się oczywiście kłopoty. No więc tutaj szereg takich rzeczy, które są no, bezpośrednio zależne od osoby zdającej, ma znaczenie na egzaminie. Więc pora dnia oczywiście, że jeżeli się czujemy niepewnie, no nie wybierajmy sobie tej pory dnia, gdzie mamy największe korki, czyli ten taki duży ruch rano lub gdzieś tam około godziny 15-16, to też zależy od nas, prawda, kiedy, o której godzinie wyznaczymy sobie ten egzamin. Więc no, jest szereg rzeczy, o których warto pamiętać, które na pewno pomogą nam w zdaniu tego egzaminu. To nie jest, proszę Państwa, trudny egzamin, tak naprawdę. Osoba przygotowana nie ma się czego obawiać, także no, myślę, że też takie pozytywne nastawienie jest wymagane, wyciszenie przed tym egzaminem, nie wiem, posłuchanie sobie muzyki na przykład, ulubionego utworu gdzieś tam w słuchawkach, tuż przed wyjściem na plac egzaminacyjny, a nie słuchanie właśnie tego, tych historii, które gdzieś tam krążą w poczekalni, no i oczywiście to są najczęściej historie, które nie mają dużo wspólnego z rzeczywistością, więc no tak chciałbym podsumować to. Panie Pawle, bardzo, bardzo dziękuję. To dłuższe niż planowaliśmy, ale cenne uwagi. To warto być może wprowadzić takie badania tajemniczego klienta, który chodziłby do tych pomieszczeń i potem, jak pan mówi sam, że pokazujecie filmy, żeby nie słuchaj, nie można takie rady też zamieszczać w tej, na tych ekranach, które tam w poczekalniach u państwa działają. Ale to jest rzeczywiście pomysł, żeby mieć kontakt również z tym kandydatem innego rodzaju niż tylko na egzaminie, tylko żeby jakiś przekaz cywilizujący te relacje Oczywiście. pokazywać. Także bardzo, bardzo to chyba cenne. Nie mam odwagi próbować podsumowywać naszego dzisiejszego spotkania. Jedno wrażenie mam na pewno, że dotyczyło naprawdę ważnych spraw i bardzo cenne i pańskie doświadczenia i pani doktor Odachowskiej mogliśmy przekazać, mogliśmy jakby zasygnalizować. Tak jak powiedziałam, jest to chyba początek rozmów, chociaż może nie początek, bo o kwestiach związanych z psychiką człowieka wiele razy w dyskusji na ratuszowej mówiliśmy, ale o stresie rzadziej, a on ma istotny wpływ na no, czasem ludzkie losy i życie również za kierownicą. Także opanowanie stresu na egzaminie to także umiejętność, jak się wydaje, opanowania stresu potem w ruchu drogowym, bo to nie jest łatwe zadanie, szczególnie na początku kariery w cudzysłowie kierowcy. Także dziękując serdecznie, ja nie na wyrost mówiłam, że warto kontynuować i zapraszam na przyszłość, kiedy byśmy sobie jakieś tematy i kontynuację tych kwestii stresowych założyli. Natomiast dzisiaj również naszym słuchaczom bardzo dziękuję za ostatnie pół roku, ponieważ w tym roku, ponieważ robimy sobie i Państwu przerwę na okres wakacyjny, spotykamy się we wrześniu, zarówno w imieniu pani redaktor Joli Michasiewicz, jak i własnym, oraz pana Piotra Wagnera, który nam pomaga od strony technicznej niezmiennie, nieustannie i skutecznie. Bardzo, bardzo dziękujemy i bezpiecznych przede wszystkim wakacji życzymy, niezależnie od tego, gdzie pójdziecie, czy będziecie w swoich miejscach zamieszkania, czy czeka Państwa długi wyjazd, to najważniejsze, żebyśmy wszyscy mogli się w tym gronie, w jakim jesteśmy dzisiaj, może trochę poszerzonym, spotkać we wrześniu. Bardzo dziękuję. Dziękuję Panie Pawle, Panie Ewie, dziękuję bardzo. Do za dziękujemy, do widzenia.